cieszę się, że po tak długiej nieobecności mogę ponownie zaprosić w progi Międzynarodowego Centrum Kultury na Rynek Główny 25. Tym razem zabieramy Państwa w podróż po Europie Środkowej w okres lat 20. i 30. Nie tylko Bauhaus, międzywojenna fotografia niemiecka i polskie tropy, to nasza nowa wystawa, która opowiada o dziwnym i trudnym okresie historii Niemiec, jakim był okres Republiki Weimarskiej, a jednocześnie jest to opowieść o fotografii jako takiej. Opowieść o fotografii, która w tym czasie stała się pełnoprawną dziedziną sztuki. Na naszej wystawie pokazujemy ponad 300 fotografii, ale także książek i czasopism, które możemy Państwu pokazać dzięki współpracy z trzema współorganizatorami naszej wystawy: LVR, Landesmuseum z Bonn, Deutsche Fototek i Fundacji Gundlacha z Hamburga. Mam nadzieję, że nasza nowa wystawa znajdzie wielu fanów i wielbicieli, tym bardziej, że pokazujemy najwybitniejszych przedstawicieli fotografii polskich i niemieckich tego okresu.